Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Moi drodzy, witam was w nowym odcinku, lecimy sobie do obozu orków, żeby załatwić troszeczkę spraw, moi drodzy. Super, ja bym sobie chciała broń wyciągnąć. O, i teraz możemy zrobić reset. Jak pamiętacie, moi drodzy, ostatnio znaleźliśmy w ogóle Koristo, który nie powinien żyć. Nie wiem, czy ja dobrze zrobiłam teraz. Ratunek dla Koristo. Został ukarany niewolą u Beliara, który rozkazał mu walczyć z orkami, którzy odrzucili Beliara. Max znajduje się pod władzą. Może być z powrotem wezwany do otchłani. Muszę go jakoś wydostać. No dobrze. Tajemnica magicznej bariery. Za magiczną barierę zasadzam dawnego znajomego z Górniczej Doliny. Nieumarłego maga ognia. Koristo. Dobra. Idziemy w takim razie do chyba głównego bossa, czyli do... jak to się nazywało? Do Wareka. Odkryłem sekret domu strażników umarłych. Mów szybko, co tam było? Nieumarły mag ognia. Co takiego? Którego na wygnanie do Królestwa Beliara zesłał Innos, a Beliar kazał mu walczyć z wami. A więc to było powodem. Ale dlaczego nasyłał na nas kamienne potwory? Tego nie wiem. Mniejsza z tym. Najważniejsze jest usunięcie niebezpieczeństwa. Teraz z jednej strony jestem dużo spokojniejszy. Z drugiej strony przeraża mnie nienawiść Beliara. Ale z duchem przodków na pewno zwyciężymy. A w nagrodę przyjmij ten magiczny zwój. Reputacja plus 5, dostałem jakiś zwój. Co stanie się z magiczną barierą? Pozostanie na swoim miejscu. Kto wie, jakie paskudztwo może jeszcze stamtąd wypełznąć. Okej. Czym mam się teraz zająć? Musimy dalej walczyć ze złem. Co prawda, nie wiemy jeszcze, co jest źródłem plagi Beliara, ale przyszedł chyba czas na ostateczne rozliczenie. Jakie rozliczenie? Z piratami. Teraz, gdy zostało usunięte zagrożenie z Doliny Strażników Umarłych, możemy zająć się kolejnym wrogiem. Są nim piraci. Co dokładnie zamierzasz? Ostatecznie się z nimi rozprawić. Dość już krwi nam napsuli. Moi bracia są rządni odwetu i teraz nadszedł na to czas. Jednak zanim ich zaatakujemy, musimy mieć większą wiedzę o wrogu. Taki atak musi być dobrze zaplanowany. Trzeba zakraść się w ich szeregi i zdobyć informacje na temat ich siły oraz zamiarów. Czyli to jest moje kolejne zadanie. Jesteś bardzo domyślny, Mora. Musisz dostać się do ich obozu i stać się jednym z nich. Twoim celem będzie zebranie jak najwięcej przydatnych wiadomości. Jeśli mamy zgnieść to robactwo, musimy być bardzo dobrze przygotowani do walki. Najlepiej, gdyby udało ci się porozmawiać z ich przywódcą. Chociaż... wątpię, czy jest to możliwe. Zapewne dopuszcza do siebie tylko najbardziej zaufanych ludzi. Na pewno nie zaszkodzi spróbować. Zgadza się. Staraj się na bieżąco mnie informować o postępach, Mora. Zanim tam wyruszysz, porozmawiaj z Keretem. Masz jeszcze jakieś pytania? Chyba już nie. W takim razie powodzenia. I pamiętaj, we wszystkim będzie cię wspierał duch przodków. Okej. Okay. Dowiedział... jeszcze nie. A więc... rozdział drugi, szpiegowanie piratów. No i wreszcie rozdział drugi, moi drodzy, świetnie. Czy ja mogę... ach, bo ja sobie widzę, że myszki nie zmieniłam, dobra. Czy ja mogę coś Temprzakowi powiedzieć? O, właśnie. Czy wiesz, jak pomóc nieumarłemu magowi? Słucham. W domu strażników umarłych znalazłem nieumarłego maga ognia. Innos zesłał go do otchłani za dawne grzechy, a Beliar kazał walczyć z orkami, którzy go odrzucili. Teraz wszystko zaczynam rozumieć. Mag ognia podstępnie podburzył kamiennych strażników przeciwko nam.
Dlatego zaatakowali nas z taką wściekłością. Magia ognia w połączeniu z siłami zła oznacza śmiercionośną moc. I ten mag chce naszej pomocy. Chce się wyzwolić z sił Beliara. Walczył przeciwko wam nie do końca z własnej woli. Jest tylko jedna droga ratunku. Musi jak najszybciej wejść w ogień ducha. Tylko to może mu pomóc. Spieszcie. Czas działa na waszą niekorzyść. Jeśli jednak ten mag ma szybko tu dotrzeć, musicie obaj użyć runy teleportacyjne. Oto runa dla twojego maga. Tymczasem spieszcie. Okej. Czas... Co? Wiecie co, muszę sobie zrobić zapis. Jak ja mam się szybko dostać do doliny? Wiem. Lecimy do chaty Neorasa. I biegniemy, moi drodzy. Biegniemy, co sił w nogach, żeby tylko go uratować. Czy ja mam jakąś miksturę prędkości? Powiedzcie mi, że mam. Mam. Dawaj, no... Wyjdziesz z tego. Dobra, biegniemy. Powinniśmy zdążyć, jeżeli tak to zrobimy. Oh, shit. To się w ogóle, wiecie, w sekundach, no nie? Dobrze, że mam ten pierścionek cały czas na sobie. Dobrze, zrobiłam też save'a, no nie? Mam tylko nadzieję, że nic mnie nie zatrzyma. Dobra. No nie powinno tutaj nic żyć, no, ale zobaczymy. Może gra będzie próbowała mnie powstrzymać. Znaczy gra. Jakieś potwory, no nie? Nie wiem, nie będę się tym przejmować. Biegniemy. Mamy na szczęście długą miksturę prędkości. Teleporcik się przydał. Przypomniało mi się, że jeszcze mamy tutaj też do zwiedzenia to miejsce tam opodal. Ale to może kiedy indziej. Dobra, idziemy do Koristo. Wiem, jak możesz się uratować. Użyj tej runy, potem wszystko ci powiem. Zgoda. Dobra, my też użyjemy runy. O, samo mnie tepło. Teraz biegnij do tego kręgu z ogniem. Dobra, no, powinno się udać. Gdzie jest tępszak? Bo ja powinnam to z nim robić chyba. Zdołałem uratować Koristo, super. Ty mi nic widzę nie powiesz. Jeśli pozostaniesz przy ogniu ducha przodków, wyjdzie z ciebie cała zła moc. Tak przynajmniej twierdzi szaman tępszak. Już czuję, jak moja dusza się oczyszcza. Chyba naprawdę mnie ocaliłeś, przyjacielu. A możliwe, że jednocześnie zyskam nowe życie. Trwaj przy ogniu, a jeśli do jutra nie pochłonie cię Beliar, będziesz uratowany. Okej, w porządku. Wiadomo, udało nam się. Ork, tępszak, masz mi coś do powiedzenia? Nie. Czyżby się zadanie udało? Chyba tak. Tak, musimy jeden dzień odczekać. Choroba Torbena, to też musimy się i tak przespać. Mhm. Wilcze skóry, dostęp do świątyni, mistrz areny, kamienie, prośba. To byśmy mogli prośbę Wulgara spróbować zrobić. Wiecie co, ja bym się przespała dwie nocki, żebyśmy załatwili też tę chorobę Torbena może. Jeszcze jeden raz się prześpimy. Myślałam, że może przestanie padać. Dobrze, zapytajmy Koristo, jak się czuje. Jak widzisz, wciąż tu jestem. Żyję! Wspaniale. Zdaje się, że Innos się nade mną litował i okazał mi nie tylko sprawiedliwość, ale i łaskę. Teraz zrobię wszystko, by naprawdę na nią zasłużyć. Okej. Czy to znaczy, że zadanie jest wykonane? Tak, na to wygląda. Zapytajmy jeszcze Torbena, jak się czuje. Ach, nie mogę Torbena zapytać. Dobra, czyli widzę, że Torben dalej powinien tutaj siedzieć. Okej, mamy miksturę prędkości. To oznacza, że moglibyśmy spróbować coś zrobić. Może nie arenę w ogóle. Jak ja stoję ze złotem? W ogóle zapomniałam, że mam kuszę do założenia. Ja mam tą broń. No, słaba jest ta broń już trochę. Myślę sobie, co powinniśmy teraz robić.
wielka walka z piratami. Możemy iść do Kereta porozmawiać. W sumie to pobiegnijmy do niego i zapytajmy, co u niego, że tak się wyrażę. Keret powinien stać gdzieś tutaj, dokładnie. Przysyła mnie Warek. Udajesz się do obozu piratów. Zgadza się. To ważna i odpowiedzialna misja. Dzięki niej będziemy mogli skutecznie zaatakować piratów. Oczywiście nie muszę ci przypominać, żeby pójść do nich w stroju pirata. Nie. To samo działa w drugą stronę. Nie pokazuj się w nim w naszym obozie. Uważaj też. Piraci mogą coś zacząć podejrzewać, jeżeli się w czymś wygadasz. Będę uważał. Dobrze. Przyjmij też kilka mikstur leczniczych i zaklęć. Mogą się przydać. Niech duch przodków cię prowadzi. Okej, czyli widzę, że od Kereta to by było na tyle. Moi drodzy, a co wy na to, żebyśmy może spróbowali zawalczyć na arenie w sumie? Ciekawi mnie, jakbym sobie teraz poradziła z tymi gośćmi, tylko że ja siły na razie nie umiem więcej. Ty, Diego, uczysz siły? Czy mi się... Naucz mnie. Mogę poprawić. Antyno zręczność. To co, Gorn uczy siły? Hej, Mora. O, hej. Hej. Widzę, że często kręcisz się wokół areny. Czy to coś złego? Oczywiście, że nie. Nawet chętnie skrzyżowałbym z tobą topór. Ale jak już może słyszałeś, walki pomiędzy orkami a ludźmi są zabronione. W każdym razie mogę ci pomóc. Podszkolić się w walce przeciwko ludziom. Jest tu kilku silnych wojowników. I niełatwo z nimi wygrać. Co dokładnie masz na myśli? Jestem twórcą eksperymentalnego treningu, który w niezwykły sposób zwiększy twoją siłę. Przy czym nie będzie cię to kosztowało zbyt wiele wysiłku. Wpierw jednak musisz coś dla mnie zrobić. Okej. O co chodzi? Potrzebuję dużo magicznej energii na moje badania i eksperymenty. Przecież jesteś wojownikiem. Zajmujesz się też magią? Nie mów tak głośno. Nie zajmuję się magią, tylko ulepszeniem mojej metody. Przede wszystkim zależy mi na tym, aby maksymalnie powiększyć siłę mięśni. Wtedy, gdy pewnego dnia wrócimy do Królestwa Nahdoru, będę mógł się wykazać wielką krzepą i zostanę dowódcą orkowego oddziału. To moje wielkie marzenie. A niestety jestem zbyt leniwy na regularny trening. Dlatego chcę opracować specjalną metodę. Mhm. Więc co mam zrobić? Już mówię. Słyszałem od jednego z ludzi w naszym obozie... Jak się nazywał? Zawsze zapominam. A tak, ten Mora to Torben. Słyszałem od niego, iż kiedyś szamani ludzi stworzyli wielką magiczną zaporę. Potrzebowali jednak do tego wielkich magicznych kamieni, pulsujących niezwykłą magiczną siłą. Gdybym tylko miał taki kamień jak ten, wystarczyłoby mocy magicznej dla mnie i dla ciebie. Aha, czy przypadkiem nie uderzyłeś się w głowę? W porządku. Dlaczego akurat do mnie? Dlaczego akurat do mnie się z tym zwracasz? W twoich oczach widzę tajemniczy blask. Widzę, że jesteś w stanie mi pomóc. Zaprawdę mówię ci. Duch przodków obdarzył mnie swoim światłem w sposób wyjątkowy. Mimo, że nie jestem szamanem. W porządku. Spróbuję zdobyć taki kamień. A jednak się nie pomyliłem. Wspaniale. Postaraj się go przynieść tak szybko, jak to tylko możliwe.
No mi się wydaje, że mamy taki kamień. Boję się tylko, że oddam mu kamień ogniskujący, bo on będzie mi jeszcze potrzebny, więc wolałbym go nie oddawać jednak. Zdaje się, że mam taki kamień. Naprawdę? Pokaż go. Serio? Ten kamień rzeczywiście pulsuje jakąś mocą. Ale nie o to mi chodziło. Szukaj dalej. Okej, okay, ciekawa sprawa. Byłam pewna, że to będzie to. Gorn, ty uczysz siły, super. I nie kosztuje to u ciebie kompletnie nic. Czy tutaj nie ma progów punktowych na siłę? Czy mnie coś omija? Czy my mamy do przebicia próg? Nie wiem, spróbujmy sobie dać plus 5. Czy ja miałam na coś punkty wydawać, tak a propos? Miałam przeskoczyć próg punktowy... Wiecie co? Moment. Wczytamy się na chwilę. Chciałam iść najpierw sobie dać wkryta, bo pamiętam, że chciałam przeskoczyć próg punktowy. Okej, okay, tu jest wam. Nasz Gor, czy to ty byłeś? Co mnie tego ten? Jestem gotów do treningu. Tak, to ty. Dobra. No to dawaj plus 5. Dobra walka to taka, w której to ty kontrolujesz swojego przeciwnika, nie dając mu najmniejszej szansy na przejęcie kontroli nad tobą. Okej, okay, dzięki wielkie. Więcej punktów na razie na to nie mamy. Zostało mi 7 punktów. Mamy mistrza w broni dwuręcznej. Moglibyśmy teraz spróbować sobie dać w siłę plus 5. A nawet te plus 7. Chcę być... Także dawaj Gorn. Plus 5. Aha, czyli widzę, że próg punktowy jest. To przy ilu byłby próg? A, przy 60. Dobra, wykalkulowane to było. Kurczę, widzę, że się nie zapisałam. Ale widzę, że możemy dać na spokojnie plus 5 do siły. Także zróbmy najpierw sprawę z Gornem. Chcę. Plus 5. I z kolejnym poziomem damy sobie plus 5. Ja już sobie wbiłam tego kryta. Nie, jeszcze nie. Dobrze, to ogarniemy jeszcze kryta. I będziemy już dobrze, myślę, w miarę przygotowani. Dobra. Obgadane. W porządku. Wydawało mi się, że będzie tutaj już próg punktowy kolejny. Ale na to jeszcze chyba za wcześnie. Lista zabitych bestii. Księga reputacji, duch przodków. W porządku, no to zostało nam dwa punkty nauki nam zostały. Na razie nic z nimi nie zrobimy. Chwilowo zostanie tak jak jest. Zbieranie trofeów, regeneracja many, życia, poziom trudności łatwy, dokładnie. Może spróbujemy teraz iść na arenę? Co wy na to? To ja muszę wyzwać któregoś z panów. A nie, bo jeden już jest na arenie, go tam zostawiłam, prawda? Tak. Musimy. Okej, to zaczekamy. Spróbujemy. Jak się uda, to będzie dobrze. Teraz będzie. Teraz. Wykończ go. O Bogu. No dawaj. Wykończ go. Nie przestawaj. Ała, ale mnie pieprzną. Nie przestawaj. Nie przestawaj. No. Wykończ go. Ale fajnie by było, gdybym mogła go uderzać jakkolwiek. No, ładna obrona weszła, ale... Wcześniej gorzej mi szło. Dobra, jemu chyba żaden kryt nie wszedł, mi się coś tak wydaje. Dobra, jeszcze raz możemy spróbować, bo poszło nie najgorzej. Musimy... To czekamy.
poszło nie najgorzej. Ja się do niego przysunę najbliżej, jak mogę. Ach. Teraz. Zupełnie się z tobą zgadzam. O, Bogu. Dobra. Wykończ go. Dobra, bo ja myślę, jakby tu... Nie przestawaj! Może taką podwójną obronę byśmy zastosowali? Nie przestawaj! Dobra, weszła mi ładna, tylko że jemu wszedł kryt. Nie przestawaj! No. Wykończ go! Ja troszeczkę mam, mimo wszystko, tego kryta bardzo mało, wiecie? Dobra, zostawimy na razie tą arenę w spokoju. Potrzebujemy mieć po prostu lepszą broń, potrzebujemy mieć więcej siły. Chwilowo to nie jest na nasze nerwy. Eksperymenty Galimesa. Na razie nie. Choroba Torbena. Tutaj nic, na razie wilcze skóry. Ile mam wilczych skór? Może ja mogę oddać to zadanie i nawet nie wiem. Skóra cieniostwora. Owcza skóra. Nie mam żadnych wilczych skór. Kurczę. Kryształ mocy. Srebrny szyjnik, klucz, pergamin, siarka. Dobra, czyli na razie nic. Wejdźmy w dziennik. Musimy chyba iść też jeszcze do bandytów. Mistrz areny. Wiecie co? Pójdziemy sobie do tego głównego miejsca, gdzie są wszystkie teleporty. Spróbujemy zapytać Wulfgara, czy ma już dla nas jakieś zadanie, bo w sumie to od drugiego rozdziału podobno ma dla nas nowego questa, więc możemy tam zapytać o jakieś nowe zadanko. A później ewentualnie, w ogóle chyba się porespiły teraz potworki. Ja bym sobie zrobiła zapis, żeby tutaj uważać jednak. Może tutaj być trochę cholerstwa. Co ja mówiłam? A tak, pójdziemy, bo może już Wulfgar ma dla nas zadanie. I jeszcze byśmy skoczyli w sumie do obozu bandytów. I ciekawi mnie, czy mogę Saturasowi też powiedzieć, że jakby Koristo jest z nami, żyje. Nie wiem. Pójdziemy do Wulfgara. To jest na pewno taka sprawa, którą chcę zobaczyć, czy już ma dla mnie questa. Widzę, że Wulfgar sobie już tu schodzi. O, chce do mnie zagadać. Hej, mam do ciebie sprawę. Tak? Pamiętasz tego Brago? Jasne. Niedawno się z nim spotkałem i złożył mi niezwykłą propozycję. Jaką? Chcę, żebym się przyłączył do ich obozu. Co? Naprawdę chcesz się do nich przyłączyć? Przecież to wyrzutki. Nie gadaj tak. Obecny obóz bandytów to nie to samo, co wcześniej. Imponuje mi ich organizacja. Za takim życiem zawsze tęsknię. Gdyby tylko Lord Hagen zechciał zwolnić mnie ze służby. Sam nie możesz odejść? Żartujesz, nie mogę zdezerterować. Póki Hagen nie zezwoli mi odejść, nie ucieknę jak tchórz. Jak uważasz? Wątpię, czy Hagen ci pozwoli. Tak, teraz najważniejsza jest ekspedycja. Ale gdybyś mógł mu wspomnieć, że ktoś z obozu nad tym się zastanawia. Tak, mimochodem. Jestem ciekaw jego reakcji. Ja też. Mogę się spytać. Ale może mnie czymś do tego zachęcisz. Dobra, weź tą miksturę. Teraz to inna rozmowa. Spróbuję z nim o tym porozmawiać. Okej, w porządku. A co mi dałeś za miksturę? Jak to jest mikstura siły, to cię kocham, nie? Robiłbym to inaczej. O, eliksir zręczności, to możemy od razu wypić. Mikstur siły na razie nie pijemy. Dopiero jak wejdziemy w trzeci próg, to będziemy pili. Na razie nawet w pierwszy nie weszliśmy. No coś czuję, że Hagen dostanie zawału. W ogóle, Nico Renos, czy ja mogę z tobą pogadać? Nie mogę. Zapomniałam sobie, że przecież już Christiana tutaj nie ma, tylko jest inny mak wody. O, Hagen coś czuje. Poczekaj. Coś czuję, że on mi urwie łeb, jak ja się tylko o to zapytam. A co z tą plagą Beliara, o której wspominał Neoras? Na razie naszym głupim później zamie... Okej, czyli na razie. Co sądzisz o bandytach w Jarkendarze? A co mam sądzić o przestępcach i uciekinierach, którzy przybyli tu z różnych zakątków? Powinni gnić w więzieniach albo wisić na szubienicach. Ale podobno teraz bandyci są zupełnie innym obozem.
Mają świetną organizację i prawo. Chyba organizację przestępczą. Nie wierzę w ich przemianę. Co prawda słyszałem pogłoski o ich rzekomo dobrych intencjach i zmianie życia, ale nie wierzę w to. Dla mnie zawsze pozostaną wyrzutkami, których powinno się jak najsurowiej ukarać. A gdyby ktoś z twojego obozu chciał się do nich przenieść? Że jak? Posadałeś zmysły? Ktoś taki musiałby mieć moją zgodę. Inaczej straciłby honor i łaskę Innosa. A ty byś się nie zgodził? Prędzej serafizm mi wyrośnie na dłoni. Po moim trupie. Ohoho, no to widzę grubo. Grubo, no. Wiemy, że Hagen się na pewno na to nie zgodzi. Wulfgar chyba teraz siedzi na drugiej wieży. Gdzie ty, kurna, jesteś znowu, ćwoku? Siedzisz tu? Jezus, Wulfgar, ty mnie po prostu rozwalasz. On jak tutaj schodzi, to ja potem go szukam 300 lat, ja nie wiem, gdzie on jest. Kurde, ej, no. Wiecie co, chyba musimy sobie poskanować. Czy Wulfgar gdzieś tu stoi, bo to jest istotne. W sumie chodzi po całym obozie i patroluje rycerz. Tam jest Wulfgar, po drugiej stronie. No coś czuję, że będzie zawiedziony tym. No, Wulfgar, masz chyba przechlapane. Hagen nawet nie dopuszcza myśli, by ktoś przeniósł się do bandytów. Szkoda, będę musiał poczekać na lepszy moment. No i dobra, czyli na razie zadanie jest puste, nic z tym nie zrobimy. Chodźmy może na bagna. Wstąpimy do obozu bandytów, bo mamy tam do załatwienia jedną sprawę. Tak w sumie. Dziwię się, że tutaj się nic nie porespiło. Przecież jest drugi rozdział, a zawsze się potworki respią. To jak tutaj wybijać poziomy, jak tu nic nie żyje? Nie wiem. Tak, bo my potrzebujemy tutaj popytać. Ja na pewno nie mam skór dla tego jednego gościa, ale chciałabym na pewno spróbować... co zrobić? O Boże Święty, zapomniałam. Dobra, najpierw do Alto podejdę. Mogę go okraść, ale to raczej głupi pomysł. Tu jest Brago. Poczekaj chwilę. Jakiś czas temu jedna z naszych kobiet, Sara, wybrała się w stronę obozu magów wody. Do tej pory nie wróciła. Gdyby się mógł się za nią rozejrzeć. Jasne. W porządku. Pójdziemy do niej, tylko chciałabym zagadać do Greensa. Bo był czas, że chcieliśmy się dostać wyżej do obozu, ale on nam nie pozwolił. Może teraz, gdy jest drugi rozdział, będziemy mogli to zrobić, jak myślicie? Dlatego chciałabym pogadać z Greensem i w sumie mieliśmy też wypytać bandytów o tabliczkę. Może jednak znajdzie się jakiś powód. Może rzeczywiście się znajdzie. Co mam zrobić? Nie dalej jak wczoraj znalazłem we framudze okna dziwną strzałę. W niczym nie przypominającą strzały, jakich my używamy. Ma brązowy, drewniany grot, którego nigdy nie widziałem w Korinis, ani nawet na Mertanie. Poza tym pióra pochodzą od jakiegoś dziwnego ptaka. Najgorsze jest jednak to, że ta strzała wbiła się we framugę okna. Mało brakowało, by wpadło do środka, a wtedy trafiłaby prosto w moje czoło lub skroń. Nie podejrzewam wprawdzie, by miał jakiś wrogów we własnym obozie. Co gorsza, by ktoś chciał mnie zabić. Ale trzeba to wyjaśnić. Dobrze, zajmę się tym. I jeszcze jeden dziwny fakt. Na drugi dzień słyszałem, jak Snaf, pogrążony w gorączce, bredził coś o jakichś strzałach. Ale potem, gdy chciałem coś z niego wydobyć, zapierał się, że nie ma o niczym pojęcia. To mój najbardziej zaufany człowiek w obozie. Więc mu wierzę. Może przelęk się, że coś mogło mi się stać. To bardzo oddany człowiek. Zacznij od niego. On wie prawie wszystko o wszystkich w obozie. Z pewnością sporo ci pomoże. Jasne. Wyjaśnianie zawikłanych spraw to moja specjalność. Świetnie się składa. Czekam na informacje. Okej, czyli musimy się zająć sprawą zamachu na Greensa. Kiedy znalazłeś strzałę?
2 dni temu rano. Okej. Możesz mi pokazać tą strzałę? Jasne, oto ona. Okej, dziwna strzała. Czy ja mogę ją Chyba się nie przesłyszałam. Chcesz się dostać do obozu nadzorców? Zgadza się. Mogę ci to załatwić. Bez pozwolenia Greensa. Brzmi ciekawie. Chodźmy w bardziej ustronne miejsce. Okej, Jezu, Lucia. Co ty robisz, przepraszam? Ciekawe, czego chce, jak myślicie? Musisz tylko przekupić strażnika. Co prawda on jest nieprzekupny, ale jest coś, na czym mu strasznie zależy. Co to takiego? Powiem ci, ale taka informacja kosztuje 1000 sztuk złota. Okej. Szukam zabójcy Greensa. Zabójcę? Przecież on żyje. Domniemanego zabójcy. Ktoś w ogóle chciał go zamordować? Na to wygląda. Znam jedną osobę, której przyniosłoby to korzyść. Kto taki? Fisk. Dawny handlarz. Podpadł Greensowi, a ten za kraj zesłał go do kopalni. O co dokładnie poszło? Nie wiem. Może nowy handlarz Suarez więcej ci powie. Okej, Fisk jest w kopalni. Ciekawe. Zanim coś... spróbujemy jej zapłacić. Zobaczymy, co ona powie. Mam złoto. Świetnie. Czym więc mogę przekupić nieprzekupnego strażnika, przekupna Lucio? Bardzo śmieszne. Strażnik strzegący wejścia ma świra na punkcie toporu. Szczególne podniecenie wywołuje u niego topór berserkera. Ponieważ jednak zarabia grosze, nigdy nie będzie go stać na kupno. No i poza tym jest nieprzekupny. Nie przerywaj mi. Zaoferuj mu taki topór, a będziesz miał go w garści. Skąd mogę wziąć taki topór? O Adanosie, co za sierota. Pytaj u kowali. Reputacja w obozie, czy tam było minus 1, czy plus 1? A minus 1. Ja nie mam toporu berserkera przypadkiem? Nie no, raczej nie mam takiego czegoś. Dobra, nie będziemy jej na razie przekupywać niczym. Damy sobie spokój chwilowo z tym. Spróbujemy sami się tam dostać, po prostu zajmując się tym śledztwem. Chyba, że mamy jakieś zadanie związane z tym, jak to wygląda. Zamach na Greensa. Pewnie mam tylko informacje. Nie mam nic. Okej, to mieliśmy zacząć od Snafa, tak? A może Azaria coś wie na ten temat? Nie, ale możemy ją okraść. Trzeba silnie uderzyć. Szczotka. Okej, fajnie. Snafik, czy ty mi coś powiesz? Prowadzę śledztwo. Co? Jakie śledztwo? Ktoś próbował zamordować Greensa. 2 dni temu we framudze swojego okna znalazł wbitą strzałę. Mało brakowało, a strzała trafiłaby go w skroń. Strzała? Jaka strzała? Z łuku. Z wyglądu zupełnie nie przypomina strzał z Corinis. Obejrzyj ją. Nie wiem, skąd mogła się tu wziąć. Nie wiem też, kto mógłby chcieć zabić Greensa. To się zupełnie nie mieści w głowie. Nikogo nie podejrzewasz? Nie mam bladego pojęcia. Greens mówił, że wiesz wszystko o wszystkich. Tak, wiele wiem. Ale nie mam pojęcia, skąd się wzięła ta strzała. Podobno na drugi dzień po tym zdarzeniu miałeś gorączkę. Gorączkę? Nie. Zwykłe zaziębienie. A w gorączce bredziłeś coś o strzałach. Człowieku, czy ty coś sugerujesz? Przejąłem się troską o Greensa. Wszyscy w obozie bardzo go lubią i nie wiem, co by się stało, gdyby zginął. No okej, w porządku, Snaf. Ja nie rzucam żadnych oskarżeń, nie? Tylko się pytam. Dobra, bo widzę, że musimy prowadzić śledztwo. Myślę, czym się zajmować, bo prawda jest taka, że tych questów jest naprawdę dużo. Chwilowo na pewno prośba Wulfgara to jest rzecz, wiecie, nieprzekraczalna. Hej! Może spróbujmy coś tutaj? Nie poznajesz tej strzały? Pierwszy raz ją widzę. Czemu o to pytasz? 2 dni temu ktoś wystrzelił tą strzałę w kierunku Greensa. Mało brakowało, a trafiłaby go w głowę. Ktoś chciał zamordować szefa? Dokładnie. Jaki sukinsyn mógłby chcieć to zrobić? Zaraz, niech pomyślę. I? Nic mi nie przychodzi do głowy. Greens nie ma żadnych wrogów? Z tego co wiem, to nie. Ale popytaj Snafa. On wie o wszystkim, co się u nas dzieje. No Snaf to nie chce ze mną typie rozmawiać. Skinner, może ty coś wiesz na ten temat? Nie, ale dość ryzykowna kradzież. Carlos? Co słychać? W porządku. Tylko złota. Mogłoby być więcej.
Do czego to doszło? Żeby kopacze byli bogatsi niż nie jeden strażnik. Nie podoba ci się w obozie? Tego bym nie powiedział. Chociaż kiedyś było inaczej. Ale lepiej głośno tego nie mówić. Przy okazji bardzo dobrze strzelam w skórze. I czasem szkole chłopaka. Okej, czyli widzę, że możesz mnie chyba uczyć. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jeżeli jesteś w stanie zapłacić za naukę. Jak już mówiłem, w obecnej chwili krucho u mnie z gotówką. Ile sobie życzysz? 200 sztuk złota. Okej, może później, na razie nie potrzebuję. Może Fortuna coś wie na ten temat? Nie, Fortuna zresztą jest szaleńcem. Strażnik jakiś na pewno nie będzie wiedział. Carlos, może kopacze coś wiedzą? Też nie. Lenar? Nie poznajesz tej strzały? Nie mam pojęcia. Co to za strzała? 2 dni temu ktoś wystrzelił tą strzałę w kierunku Greensa. Mało brakowało, a trafiłaby celu. Tak, coś o tym słyszałem. Już koniecznie znaleźć tego, kto to zrobił. Nie rozumiem. Kto mógłby chcieć zabić Greensa? Nikogo nie podejrzewasz? Nikogo. Okej, okay, no mamy iść do tego kupca. A czy ja Greensowi coś mogę powiedzieć? Nie, ty mnie możesz uczyć w ogóle. Nie wiem czego. Może taki kopacz coś wie? Wątpię w to. Nikt na razie nie śpi. Dobra, spróbujmy wejść wyżej. Na przykład właśnie zapytać Suareza. Fisk nie jest już handlarzem? Fisk pokłócił się z szefem gildii strażników Greensem i został zesłany do kopalni. A ty przejąłeś jego interesy? Oczywiście. Jestem bratankiem Fiska, więc na razie to ja prowadzę jego interes. Zresztą sam też jestem handlarzem. Okej. Okay. Za co Fisk trafił do kopalni? To wie chyba tylko sam Fisk i Greens. Mhm. Na pewno nie wiesz, za co Fisk trafił do kopalni? Już mówiłem, że nie. 2 dni temu ktoś próbował strzelić w Greensa tą oto strzałą. Fisk miał dobry powód. Może postanowił go sprzątnąć. To niemożliwe. A poza tym, chyba wiem, do kogo należy ta strzała. Ale ten ktoś właśnie się tu zbliża. Do Fortuno? What the hell? Dlaczego dowiadujesz się o... Czy Fortuno oszalał? To ty chodzisz po całym obozie i wypytujesz o moją strzałę? Jeżeli jest twoja. Tak. To jedna z moich strzał, przywieziona z dalekich podróży. Z jakich podróży? Byłem kiedyś na LA. To wielka wyspa. Ze 2 razy większa od całej wyspy Corinis. W znacznej części jest dzika i niezaludniona. Choć oczywiście znajduje się tam kilka wiosek i wielkie miasto z ogromnym zamkiem. Tam też kupiłem te strzały. Są produkowane z niezwykle rzadkiego drewna. Dzięki temu są bardzo dobrze wyważone i zadają więcej obrażeń. Ta strzała została wystrzelona w kierunku Greensa. Wiem, kto z niej strzelił. Wiesz, kto chciał zamordować Greensa? Nikt nikogo nie chciał zamordować. Powiem ci, jak było. Ale pod jednym warunkiem. To przecież nic nowego. Jakim warunkiem? Wszystkie strzały pozostaną u mnie. Przez to całe zamieszanie nie chcę ich stracić. W porządku, to drobiazg. Powiedz tylko, jak było. Co tu dużo mówić. Snaf się łupił i swoim zwyczajem zaczął polować na chrząszcze. Oczywiście żadnego nie mógł trafić i wystrzelał wszystkie strzały. Wtedy zobaczył mój futerał ze strzałami i go zwinął. Pech chciał, że były to strzały z Alei. W środku nocy coś mnie obudziło. I od razu zobaczyłem zniknięcie futerału. Złapałem Snafa i zabrałem mu strzały. Pozbierałem wszystkie prócz tej jednej,
która się wbiła w futrynę Greensa. Już dniało i nie chciałem być zobaczony. Wszystko rozumiem. To naprawdę tak banalna historia? Tak. Potem jeszcze z wściekłości dolałem Snafowi specjalnej mikstury, przez którą kilka godzin leżał w gorączce. Jak śmiał ruszać moje rzeczy? Pogadaj z nim. Pewnie sam się do tego przyzna. Okej, fajna sprawa, już wiemy wszystko. W takim razie chodźmy jeszcze porozmawiać ze Snafą na ten temat. No, już jest, można powiedzieć, zdemaskowany. Nie chciał źle, z tego co wiemy. To ty strzelałeś do Greensa? Zaczynasz działać mi na nerwy. Nie ma sensu się wypierać, Fortuno wszystko mi powiedział. Fortuno to parszywy kłamca. Nie wierzę mu za grosz. On się tak denerwuje. O czym wy tam gadacie? To Snaf strzelał wtedy w nocy, prawda? Co takiego? O czym ty bredzisz? Snaf upił się i znowu zaczął... Co takiego? Ten stary cep mi obiecywał! Dobra, przyznaję się, to ja wystrzeliłem tą strzałę. To był głupi, pijacki wygłup. Jestem gotowy na wszystkie konsekwencje. To chciałem usłyszeć. Zobaczymy, co powie Greens. Zaraz sobie z nim pogadam. Oj, ona mu chyba zaraz przywali. O Boże Święty, dobra. Mamy sprawę rozwiązaną tego zadania chyba. Zrobimy to jeszcze dzisiaj. Już wiem, do kogo należała ta strzała. Należała do Fortuno, ale strzelał z niej Snaf. Snaf? Po co to zrobił? Dlaczego strzelał w moją chatę? Chciał mnie zabić, nie trafił? To dość głupia i zawikłana historia. Opowiadaj. Mówiąc w skrócie, Snaf się upił i zaczął polować na chrząszcze. Żadnego nie mógł trafić i wystrzelał wszystkie strzały. Wtedy ukradł strzały Fortuno, które pochodziły z zaginionego kraju zwanego Elea. Gdy Fortuno się o tym dowiedział, wlał Snafowi miksturę mieszającą zmysły. Od tego czasu Snaf zaczął bredzić. Fortuno pozbierał też wszystkie strzały oprócz tej jednej. Bał się podejść do twojej chaty. Ot cała historia. A ja myślałem, że ktoś chciał mnie zabić. Ta strzała wbiła się we framugę okna. Małoby nie wpadła do środka. Każę tego grubasa porządnie wybatożyć. Dostanie 300 batów, a następnego dnia poślę go do kopalni. Daj spokój, w końcu sam się przyznał. A kiedyś miałem go za przyjaciela. Każę mu... Niech ten wieprz w końcu zajmie się robotą. Jest trochę desek do piłowania. Przez cały kolejny tydzień będzie piłował od rana do wieczora. To chyba będzie dobra kara. Dzięki za zrozumienie. Jak z moim wejściem do obozu nadzorców? Oczywiście, możesz wejść. No i świetnie, o Boże, plus 10 do obozu bandytów. Dobra, moi drodzy. Wow, widzę, że Snaf już też poszedł piłować dechy. Moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. W kolejnym zwiedzimy sobie obóz nadzorców, ale jeszcze na koniec chciałbym odpalić teleport. Stać! Bez pozwolenia Greensa nie ma wstępu do obozu nadzorców. Mam takie pozwolenie. W porządku, możesz wejść. Okej, tak po prostu, dobra. Moi drodzy, no co, tak jak mówię, dobra, na razie tego nie będę kraść. Strażnik bramy. Rzecz, którą chciałam zrobić od samego początku, czyli aktywować ostatni teleport. Pięknie! Do obozu paladynów plus jeden. I zadanie powinno zostać wykonane. Dokładnie. Wykonało się? Czy nie? Bo nic nie widzę. Kamienie teleportacyjne. Strzelam, że się wykonało, bo nie widziałam w obecnych. Tak więc, moi drodzy, w kolejnym odcinku wejdziemy sobie do... zwiedzimy sobie to miejsce, bym powiedziała bardziej dosadnie. I co? Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Słyszymy się w kolejnym już jutro o 12:30. Życzę wam miłego popołudnia, miłego dnia, miłego wieczoru. No i tak jak mówię, do jutra. Trzymajcie się, na razie, cześć.